Pierwszą lekcję otrzymaliście Państwo, zwłaszcza ci, którzy uczestniczyli w liturgii, już podczas mszy świętej. Była celebracja. Ona, owszem, miała swoje potknięcia, ale zasadniczo była bardziej uroczysta niż zwykle. Dla nas, mieszkańców tego domu i dla braci, i sióstr i wszystkich świeckich, którzy przyjaźnią się z nami i identyfikują z dominikańską ścieżką. No, to jest to święto. Także te wszystkie niedogodności, te opóźnienia, to czekanie na ten wykład, proszę wpisać jako taki koszt, taki duchowy trochę. I trochę proszę i zachęcam do tego, by złożyć taki rodzaj duchowej ofiary. Wytłumaczę się, proszę Państwa, z tego tematu, bo nie chciałbym nikogo rozczarować. Po pierwsze. Nie będę prowadził tutaj takiego linearnego komentarza do tego, co dzieje się podczas Mszy Świętej, jakie są jej części, co oznaczają poszczególne znaki liturgii. Nie będę się zajmował tutaj ani symboliką, ani tym wszystkim, co tworzy swoistą gramatykę Mszy Świętej. Tym zajmował się nie będę. Nie będę się również zajmował taką historią i poniekąd teologią form Mszy Świętej. Doskonale wiemy, że ta obecna postać Mszy Świętej, tak jak się modlimy i jak ją celebrujemy, to nie jest coś takiego bardzo starego. To ma swój, swój związek z Soborem Watykańskim II i z odnową liturgii, ale oczywiście zakorzenione jest w tradycji kościoła. Nie będę się więc zajmował tutaj tymi zmianami, co było lepsze, co było gorsze, że dawniej ta łacina, a dzisiaj mamy języki narodowe, że być może ta dawna msza była bardziej święta niż ta obecna. Tym, proszę Państwa, zajmował się nie będę. Nie do końca też jest moim celem, szukanie czy poddawanie tutaj yy, pod jakiś namysł, albo nie chciałbym stawiać takich pytań, jak przeżywać mszę świętą, jak ożywić kult eucharystyczny, chociaż to w jaki sposób chcę Państwu powiedzieć o mszy świętej w dużej mierze może stać się inspiracją właśnie do takich praktycznych Rozstrzygnięć. Jeżeli tak się stanie, to będę się z tego powodu bardzo cieszył. Oczywiście, formułując te tezy, które tutaj za chwilę przedstawię, jestem świadomy też takiego kontekstu, w jakim funkcjonujemy, bo to jest coś absolutnie ważnego i żywego. My wszyscy chodzimy na msze, modlimy się mszą świętą. Albo wychodzimy z niej podniesieni i zainspirowani do życia, albo wychodzimy znużeni, zmęczeni. Więc są takie konteksty, o których warto też gdzieś z tyłu głowy pamiętać. I ja też jestem tego absolutnie świadomy. Jestem świadomy tego, że w prasie katolickiej różnego rodzaju, co jakiś czas na nowo albo w internecie, yy, odgrzewana jest dyskusja na temat wyższości tak zwanej liturgii trydenckiej nad obecną formą celebracji mszy świętej są nieustanne kłótnie czy ksiądz ma stać twarzą do ludzi czy jednak ma się tak jak ludzie skierować ku krzyżowi i w ten sposób celebrować liturgię są tak zwani rubrycyści którzy nieustannie uczestnicząc we mszy świętej sprawdzają, gdzie jest jakaś nieprawidłowość. I zamiast się modlić, to tylko mówią, że jest nie tak, jak powinno być. Jest taki rodzaj podejścia, ale jest też dużo takich liturgicznych eksperymentów, no, które przyprawiają, nie chcę powiedzieć, że omdłości, ale po prostu mogą spowodować, że Pytamy się, czy to jeszcze jest Kościół katolicki, co można zrobić z Mszą Świętą, kiedy obojętnie, czy jest to ksiądz, czy jest to osoba świecka, dostanie takie pole twórczości i, i ta liturgia stanie się nagle taką osobistą kreacją. I wtedy to jest absolutny dramat, i te dyskusje o tych zaangażowaniach, o tym, jak powinno być, one nieustannie trwają i dobrze jest o tym gdzieś z tyłu głowy pamiętać. Oczywiście to, co dla mnie też jest ważne, jestem tym, który odprawia Mszę Świętą, ale też razem z wiernymi się modlę podczas Mszy Świętej. I myślę, że no, jako uczestnicy. Liturgii, doskonale znamy taki typ obecności, która jest nieobecna. Przychodzimy na Mszę Świętą i w zasadzie niczego się nie spodziewamy. Przychodzimy trochę tak z rozpędu, z przyzwyczajenia, bo jest niedziela, bo są święta, jakżeż nie pójść na Mszę Świętą. Nie rozumiemy bardzo często tego, co się tam dzieje. I to nie tylko na tym poziomie języka, znaków, budowy liturgii, ale w ogóle o co tam chodzi, dlaczego ta msza jest ważna. Jest taki rodzaj powierzchowności. Myślę, że dobrze, że chodzimy do kościoła na msze. Ja z tym nie będę walczył. Natomiast jest to ciągle zaproszenie, by chcieć więcej. Jest wśród części uczestników liturgii taki rodzaj zmęczenia. Mają już za sobą kilkanaście, kilkadziesiąt lat świadomego uczestnictwa we mszy świętej. Ja może że znowu. I tak, no, nie no, niech ten ksiądz chociaż coś ciekawego powie. Albo żeby się tam coś zadziało, takiego innego niż zawsze. Jest taki rodzaj oczekiwań. On trochę jest wyindukowany przez kulturę, w której uczestniczymy. I my w automatyczny sposób przenosimy... To, czego nas na przykład uczą media, w tę przestrzeń sakralną. I tu się bardzo podobnie zachowujemy. Dobra msza to jest taka, że, jak to pokazują ci różni z tych konkursów reality show, że mi włoski tutaj stają ten, ten, że, ale były uczucia. Słuchaj, to było takie prawdziwe. Wow! Słuchajcie, wszędzie jesteśmy uczeni tego, żeby. Kumulować albo tak eksperymentować w tej sferze przeżywania i uczuć, że coś jest dobre wtedy, gdy, kiedy wywoła takie niezwykłe emocje, taką ekscytację. No to była prawdziwa msza, bo ksiądz dzisiaj wyciągnął ręce i powiedział: Jesteśmy braćmi i siostrami, i kazał się całować. To była msza. Tak? Że gdzieś jest takie nastawienie, że musi być takie przeżycie. I nie ma chyba nic bardziej zgubnego dla człowieka wierzącego, jeżeli podąża tym tropem. Dlatego, że wcześniej czy później te wszelkie wrażenia muszą się skończyć. Po prostu nie ma takiej możliwości w liturgii świętej, żeby ona nieustannie dostarczała nam tego typu powierzchownych przeżyć. Ona nie ma oddziaływać na nas wyłącznie w ten sposób. Jeżeli nas w taki sposób inspiruje i pobudza, to jest to taka wartość dodana. Ale nie o to chodzi w liturgii. Liturgia nie ma być hepeningiem albo jakimś rodzajem show. Nie zapomnę nigdy, poprosił mnie pewien proboszcz w pewnym mieście o to, żeby pomóc podczas mszy pierwszokomunijnej. To, co on tam wyprawiał, ja wydaje mi się, tak gdzieś sytuuję się pośrodku tych kłótni liturgicznych, ale to, co on tam wyprawiał, to już naprawdę nie mieściło się w mojej jakiejś akceptacji tego, czym jest liturgia. Bo jeżeli ksiądz bierze mikrofon, podchodzi do tych pierwszokomunijnych dzieci i wtedy, gdy czytane są lekcje, podchodzi z tym mikrofonem i mówi – jak masz na imię dziewczynko? A no Marysia. No to Marysia, co nam też przeczytasz? Czytanie. No to czytaj, Mary. I tak, ksiądz, tak jak konferansjer w programie mówi, Marysia z drugiej B za chwilę przeczyta nam czytanie. No i Marysia tam duka to czytanie pełna takiego stresu, napięcia. Nikt niczego nie rozumie. Rodzice płaczą ze wzruszenia. Rozumiecie? Tak działa dokładnie ten. Ten model oczekiwania i nastawienia wobec Mszy Świętej. Ludzie byli zachwyceni komunią. Jeszcze nigdy nie uczestniczyli w tak pięknej Mszy Świętej. A ksiądz nieustannie gadał, nieustannie obtańcowywał każdą z tych sytuacji. Wszędzie z tym mikrofonem podchodził, wygłupiał się, cały czas rozbawiał ludzi. To nie jest, proszę Państwa, liturgia. Naprawdę nie o to chodzi w liturgii, to sobie trzeba jasno powiedzieć. I ludzie, Dojrzali w wierze i ludzie, którzy mają taki rodzaj poczucia smaku, to na takie coś się nie będą godzić i takiego czegoś nie będą oczekiwać. I myślę, że to jest taki wątek dionizyjski w takim przeżywaniu liturgii: że to musi być takie jakby ekscytujące. My troszkę musimy iść w kierunku logosu, w kierunku myślenia. W kierunku takiej wyższej kultury, a nie cały czas podążać w dół. Pewnie tego typu dygresje co chwilę tutaj będą się pojawiać. W tym kontekście, o którym mówię, pojawiają się też ludzie, którzy po prostu są głodni. Mówię tutaj o takim głodzie duchowym. Naprawdę chcą pięknej liturgii. I od strony formalnej, żeby to był czas, przestrzeń, żeby to była taka celebracja, która jest, taka przeprowadzająca i, albo prowadząca ku Panu Bogu. I to jest zarówno takie oczekiwanie ich samych, bo oni wkładają wielki wysiłek, żeby do liturgii się przygotować i nie przychodzą z biegu i nie wpadają w ostatnim momencie. Często mają od samego rana w sobie już słowo Boże na dany dzień, które przewiduje Kościół. Żyją tymi, karmią się tymi. Ta liturgia jest tylko takim by wejściem w taką świętą przestrzeń celebrowania Boga i, i spotkania z Nim. I takich ludzi jest na szczęście coraz więcej. Też oni absolutnie świadomie, mądrze, sensownie, z otwartym sercem przyjmują Jezusa Chrystusa i w Słowie, i w Eucharystii. Wiedzą, o co tam chodzi. I rozumiem, że ci mogą być zawiedzeni, kiedy liturgia w ich kościele parafialnym. Na przykład jest sprawiona, sprawowana niechlujnie. Co to jest Zamsza Święta, która trwa 12 minut? Wejście, wyjście, tam, tam pobełkocze coś i, i pójdzie. tak? Zobaczcie, że my też mamy coś takiego. Czemu to wszystko takie długie? Czemu, to tak, czemu, czemu on tyle gada? Czemu to tutaj, dlaczego tak długo śpiewają? Gdzieś jest nas też takie. takie Żyjemy w tempie świata. Liturgia jest, ma zupełnie inny czas. I to warto sobie przypominać, że idę na liturgię, to znaczy uczestniczę w święcie Boga. Jakby wychodzę trochę poza czas. I jakby składam w ten sposób również ofiarę z siebie i z tego, co mógłbym zrobić w tym czasie, czym mógłbym się zająć, z kim mógłbym się spotkać. Bóg jest pierwszy. I ze względu na Boga decyduje się na to, że daję Mu ten czas. Jestem hojny. I ci ludzie, nazwijmy ich tutaj przebudzonymi, I oni mają absolutnie tę świadomość i, i chcą tak. A czasami zderzają się z instytucją. Bo liturgia jest działaniem wspólnym. Ale kiedy mówimy o mszy świętej, to zawsze mówimy o księdzu, czyli o kimś, kto jest wyświęcony, jest... Uczestniczy w, sakra... w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, i On jest z jakiej, w jakiejś mierze odpowiedzialny za to, co dzieje się podczas mszy świętej, świeccy uczestniczą w tym kapłaństwie na sposób chrzcielny. To jest coś zupełnie innego. I nawet jeżeli świecki jest świadomy, to czasami zderzy się z księdzem, który jest hamulcowym, tak? Hamulcowy, On nie. nie... Nie przyśpiesza ku Panu Bogu, czy jakby nie, nie jest takim, takim pasem transmisyjnym, który nas gdzieś przenosi ku Bogu, ale czasami jest hamulcowym. I, I wiele sytuacji, wiele opowieści, wiele historii, ludzie przychodzą, że proszę księdza, ja bym przeczytał czytanie, ja bym zaśpiewała psalm. Nie, ja tu sam wszystko będę robił. Nie? Nawet w tych miejscach, gdzie można w sposób taki aktywny służyć podczas liturgii, to ksiądz mówi, ja wszystko biorę, tak? I nie pozwala nikomu. Niekiedy, jak jeszcze jest dogadany z organistą, to wtedy jest taki duet na, na dwa głosy. Nie? Mówię to trochę ironicznie, ale też ze smutkiem, bo, bo to ciągle się z takimi rzeczami ludzkimi borykamy, tak? I czasami jest to naprawdę wielką przeszkodą w tym, żeby msza stała się chlebem, żeby rzeczywiście karmiło nas to słowo i że, żeby karmiła nas... Eucharystia. Z tym się wiąże takie przekonanie, i to jest ostatnia już uwaga z tych kontekstów, że ksiądz to jest ktoś, kto ma władzę nad liturgią i nad mszą. Proszę Państwa, my nie mamy władzy nad mszą. Kapłaństwo hierarchiczne jest służebne. Katechizm Kościoła Katolickiego wyraźnie będzie przypominał o tym, że owszem, Pan Jezus tych sobie wybrał, pozwolił im mówić w swoim imieniu te święte słowa konsekracji, przebaczać, nauczać i tak dalej, ale mówi kapłaństwo hierarchiczne służy kapłaństwu wspólnemu. Taka jest orientacja, orientacja tego kapłaństwa. Służyć. Chrystus stał się i sługą, do końca. Nawet na krzyżu był sługą. I ksiądz to jest sługa Eucharystii, a nie zarządca, władca. I warto czasami temu czy innemu księdzu o tym przypomnieć. Rozumiem, że są sytuacje, gdzie zderzamy się ze ścianą. I wtedy naprawdę trzeba się modlić, trzeba pokutować. I też jakoś przez księdza. Nie zatrzymywać się w drodze do głębi Eucharystii. To jest strasznie ważne. Żebyśmy mieli taką świadomość, że to jest taki dar, który dał nam Jezus Chrystus, że żaden głupi ksiądz mnie nie zatrzyma. Żadna taka zewnętrzna okoliczność, taki, taka nieładność Eucharystii, taka czy inna, jakiś brak formy, że ja wchodzę w głębię Eucharystii. Stałem przed takim dylematem, czy mówić tutaj o tym, co, po co jest Msza Święta, co ona nam daje, jakie są funkcje poszczególnych jej elementów, ale wydaje mi się, że o tym można mówić dopiero wtedy, gdy odpowiemy sobie na pytanie, czym ona jest, czym jest Eucharystia, co to jest Eucharystia. Chciałbym zadać taki, 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 zrobić sondaż teraz. Jakbym tak zapytał Państwa, proszę się nie czuć tak y, szkolnie, chociaż jesteśmy w jakiejś szkole wiary, ale gdybym zapytał, co to jest Eucharystia, to jak ją tak najprościej i święta, jak ją definiujemy, co mówimy? Że msza święta, to, co to jest? Jest to ofiara, bardzo często tak mówimy. Co jeszcze mówimy o mszy świętej? Uczta, Dziękczynienie, Eucharystia, to, to słowo to znaczy dziękczynienie, czyli jest to wielka modlitwa dziękczynienia. Mhm. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? No, mam nadzieję, że częściej się z Bogiem spotykamy, ale obowiązkowe, takie niedzielne spotkanie z Bogiem. Mhm. Ofiarowanie to już tutaj po raz kolejny. Dobrze, że Państwo mają to skojarzenie. Pamiątka, znak. Tak, 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 tak. Yy, mówimy też, yy, w wypadku Eucharystii mówimy uobecnienie, misterium paschalnego. Czyli to yy, każdorazowa celebracja mszy świętej jest wejściem w wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To nie jest wspominanie, tak jak właśnie mówimy pamiątka, że sobie siądziemy i wspominamy, a kiedyś to Pan Jezus to coś tam zrobił. Kochał nas, stał się człowiekiem, umarł na krzyżu. Eucharystia w sensie anamneza to znaczy teraz. Teraz spotykamy Jezusa Chrystusa, który za nas umiera. I dla nas z martwych To jest zupełnie co innego niż tylko sobie opowiadać jakieś stare historie. My nie opowiadamy sobie starych historii. My uczestniczymy w teraz Jezusa Chrystusa. Zasadnicza różnica. Sobór Watykański II powie jeszcze, że Msza Święta jest źródłem i szczytem całej działalności Kościoła. To sakrosankrum Concilium. Ale to oczywiście jeszcze są takie nazwy typu łamanie chleba, przemienienie. przemienienie też tam można mówić, że tam się dokonuje w czasie mszy świętej postaci chleba i wina w ciało i krew y, pańską. Y, oczywiście takie ważne słowo to jest komunia. Tak? Mówimy, że mszę świętą bezpośrednio kojarzymy z komunią, bo dzięki mszy świętej wchodzimy w komunia, to znaczy bliskość, to znaczy więź. To znaczy możliwość zjednoczenia z kimś. I to jest tak jak w tych różnych liturgiach i chrzcielnych, i, i celebracji sakramentu małżeństwa cały czas się mówi, że to jest tak jak mężczyzna i kobieta są ze sobą blisko, tak Bóg chce być blisko, blisko nas. Chce się dać poznać w pewien sposób, użyjemy takiej analogii, na sposób ciała. Na sposób ciała. Że to takie Chodzi o tego typu bliskość i tego typu poznanie. Ja jednak, proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy dzisiaj poszli tylko jednym tropem. Żebyśmy przez moment zastanowili się nad tym, że msza święta jest ofiarą. I kilka takich uwag, które pomogą nam te nasze refleksje osadzić. I to są rzeczy absolutnie podstawowe. I to, co mówimy, że Msza Święta jest ofiarą, teraz będziemy próbowali dotykać treści Mszy Świętej. Tego, o co w Mszy Świętej tak naprawdę chodzi. W każdej kulturze religijnej ludzie składali swoim bogom ofiary. To doskonale wiemy. Nawet niekiedy składali ofiary z ludzi. Z tego, Nauczania nawet Starego Testamentu wynika, że Bogu nie podobały się ofiary z ludzi, więc nimi się nie będziemy tutaj zajmować, ale od samego początku takie momenty łączności z transcendencją w dużej mierze polegały na tym, że człowiek dawał Bogu coś dla siebie ważnego. Dawał na przykład część swojego jedzenia. Bardzo często w ofierze Bogu. Składane były zwierzęta. W różnych kulturach religijnych, także u Żydów, był ten y, obyczaj, że składano Bogu Jachwę w ofierze zwierzęta. Jeżeli te zwierzęta spalano dla Boga w całości, mówiliśmy o ofierze całopalnej. Te wszystkie katalogi ofiar jakie, kiedy, kto, dlaczego? O tym wszystkim opowiada księga kapłańska i warto tam sobie od pierwszego do siódmego rozdziału te rzeczy tam pooglądać. Trochę to jest jak taki y, kodeks y, prawa takiego liturgiczno-kanonicznego. Tym niemniej tam są bardzo szczegółowe rozróżnienia na ofiary całopalne, ofiary biesiadne. Ofiara biesiadna polegała na tym, że Bogu Oddawano krew zwierzęcia i tłuszcz z tego zabitego zwierzęcia oddzielony. To spalał kapłan na ołtarzu. Tu było bardzo ważne pośrednictwo kapłana i to było to kapłaństwo starotestamentalne. Trzeba też sobie o tym tutaj powiedzieć, że ci kapłani starotestamentalni wywodzili się z rodu Lewiego. Te dwanaście pokoleń Izraela, jak oni weszli do ziemi obiecanej, to każde pokolenie dostało jakąś ziemię. Tam Bóg dotrzymywał słowa, że Ty zamieszkasz tu, pokolenie tego zamieszka Benjamina tu. Wszystko zostało rozparcelowane. Pokolenie Lewiego nie dostało ziemi. Pokolenie Lewiego dostało działu, który polegał na tym, że oni mają się zajmować kultem Boga Jahwe że oni będą opiekować się tym wszystkim co wiąże się ze składaniem ofiar. I jeżeli mają się z czegoś utrzymać i coś ma być ich bogactwem, to od tej duchowej strony to jest ta zaszczytna funkcja, że mogą pośredniczyć w tym spotkaniu ludzi z Bogiem, składając ofiary, ale też z tego mieli prawo się Utrzymać. I to było to pokolenie, które składało ofiarę. Więc jeżeli była ofiara biesiadna, kapłan składał bogu i spalał tę krew i tłuszcz, natomiast to mięso ze zwierzęcia, rodzina, na przykład, która składała ofiarę, spożywała. I w ten sposób mamy coś takiego jak posiłek. Posiłek, w którym z jednej strony posila się Bóg, oczywiście symbolicznie, bo żadnemu Bogu nie są potrzebne nasze pokarmy, ale to chodziło o to, że dzielę się tym, co dla mnie jest źródłem życia. Dzielę się tym, co jest owocem mojej ciężkiej pracy i to Bogu oddaję. Jako, nie wiem, przebłaganie za grzechy, jako ofiarę, która ma uwielbić i być chwałą Boga, a może to być jakiegoś jeszcze innego rodzaju ofiara. Ta, która nas będzie dosyć interesowała, to jest ofiara składana w Jom Kipur, czyli w Dzień Przebłagania. To był taki dzień, w którym arcykapłan składał taką potrójną ofiarę. Ja tutaj podążam za refleksją Benedykta XVI i w ogóle to, co mówię, jest jakoś tak osadzone w lekturach związanych z Ratzingerem, Benedyktem XVI, a także z moim y, mistrzem, księdzem profesorem Jerzym Szymikiem. Także to są takie w tle też, jakby ktoś kiedyś chciał coś doczytać albo posprawdzać, to do tych mistrzów odsyłam. Y, w to święto Jom Kipur, y, arcykapłan składał taką potrójną ofiarę. Z jednej strony składał ofiarę za siebie, żeby stać się czystym rytualnie, po to, żeby móc modlić się za swój lud i za cały ten swój dział. Tak? Czyli składa drugą ofiarę za kapłanów i trzecią ofiarę za lud, czyli za naród wybrany. Składa potrójne ofiary. To się dzieje w dzień przebłagania. Krwią tych ofiar będzie kropił wieko od Arki Przymierza. On w ten dzień właśnie wchodzi do świętego, świętych świątyni i tą krwią z ofiar kropi Arkę Przymierza. Kropi tą przebłagalnię, która zwana jest Hilasterionem. I jest takie przekonanie wiary, że dzięki temu Bóg przestaje pamiętać grzechy Izraela popełnione w danym roku. Że tutaj wszystko wpada w jakieś głębiny miłosierdzia, że ta krew ofiar, czyli za grzechy, za popełnione zło, ceną jest życie i śmierć zwierząt. Tak? Czyli muszę je uśmiercić. Dlaczego to dla nas jest ważne? Ano, jest to dla nas dlatego ważne, że gdy poczytamy 17 rozdział Ewangelii Jana, tak zwaną modlitwę arcykapłańską, to ci, którzy zajmowali się egzegezą tego fragmentu Ewangelii, rozpoznają w całej tej modlitwie Jezusa elementy dnia przebłagania. Jezus tam bardzo wyraźnie mówi o tym, modle się, modle się o za siebie, czyli to jest znowu ta... Jezus staje się arcykapłanem, tak? Modlę się za siebie, żeby mu starczyło sił, żeby nie uciekł przed krzyżem, przed tym, co go czeka. Modli się za swoich najbliższych uczniów apostołów, tak? I modli się za wszystkich, którzy dzięki ich wierze będą wierzyć w Niego. Gdyby skonfrontować jeszcze ten fragment... Z listem do Rzymian, trzeci rozdział, werset 25, to posłuchajcie, co mówi święty Paweł. Jego to, Jezusa, uczynił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze, mocą jego krwi. Imię Jezusa w tym fragmencie z listu do Rzymian to jest narzędzie przebłagania. Hilasterion. Dokładnie to jest to jest, to Jezus teraz jest tym miejscem, w którym ma dokonać się przebłaganie. Już nie świątynia, do której się przychodzi i tam zabija się zwierzęta. To zaczyna być wszystko duchowe. Ale oczywiście, zanim do tego dojdziemy, będziemy świadkami śmierci Pana Jezusa i to śmierci takiej rzeczywistej. Tam nie ma żadnego... Przepraszam za słowo picu. Tam nie ma żadnego udawania, tam nie ma żadnej gry, tam nie ma żadnego znieczulenia. To jest do końca ludzki los, który Jezus bierze na siebie za nas. On staje się barankiem. Tutaj muszę przypomnieć o tym, że już w czasach starego testamentu ten kult składanych ofiar on bardzo często ulegał różnym wypaczeniom, że cały ten Kult tych ofiar często wiązał się z biznesem. Zresztą zauważcie Państwo, to taka dygresja tylko, że tam, gdzie jakoś rodzi się coś takiego pobożnego, to bardzo często przychodzi taki biznes. Obojętnie, no, Fatima, objawienie. Nawracają się ludzie. A ilu ludzi z tego żyje? Nie? Idu tam produkuje różne tam pamiątki, sprzedaje, a nie daj Boże, gdyby ktoś tego, tego zabronił, taki byłby bunt i jaki rwetes i co by się tam działo wtedy. W Starym Testamencie też były takie nadużycia i prorocy raz po raz mówili w imieniu Boga, nie chcę waszych ofiar, waszych tłustych cielców, mam tego dosyć, chcę przemiany serca. Były też takie proroctwa, i proszę sobie przypomnieć Izajasz 53 rozdział, w którym jest mowa o y, słudze Jachwy, o słudze Bożym, który będzie jak niewinny baranek, który złoży samego siebie w ofierze. I dokładnie te rzeczy dzieją się w Jezusie Chrystusie. Dokładnie w nim spełnia się to Izajaszowe proroctwo. To Jezus Chrystus jest arcykapłanem. Jezus Chrystus, który nie jest z rodu kapłańskiego, on jest z rodu Dawida, czyli nie jest kapłanem, a jednocześnie jako syn Boży składa jedyną ofiarę, której skutkiem jest to, że komunia z Bogiem jest możliwa. Ta, ta ofiara jest najświętsza. I ona jakby zbiera w sobie. Znaczenia i sens wszystkich ofiar, które były składane przed Jezusem i które będą w jakikolwiek przez ludzi sposób wymyślane, żeby udobruchać Boga. To wszystko w Jezusie się kumuluje. Cała ta aspiracja, żeby, ta ludzka aspiracja, żeby odnowić więź z Bogiem. Arcykapłan, ten ze Starego Testamentu, on sam musiał się oczyszczać. Składać ofiary za siebie, musiał powtarzać ofiary co roku, przepraszając za grzechy ludu. Jezus Chrystus, raz jeden, jedyny, skutecznie pojednał nas z Bogiem. On jest jedynym kapłanem, jakiego mamy. Warto o tym pamiętać, bo nas się często nazywa Kapłanami. Jeszcze niektórzy tak w duchu pobożności, ja rozumiem i szanuję te, tego ducha pobożności, ale niektórzy w duchu pobożności mówią, Boże, święty kapłan, święte ręce kapłana. Była taka pobożność dawniej. Ona pewnie ma taki przede wszystkim dowód, dowód taki postromantyczny XIX-wieczny. Nie o to chodzi, żeby to jakoś obśmiać czy zlekceważyć, bo straszną jest rzeczą, kiedy wspólnota nie ma kapłana. Bo wtedy nie może celebrować Eucharystii. Są takie piękne zapiski tych, którzy byli w Łagrach czy gdzieś tam na wschodzie, albo, albo właśnie cierpieli w różnego rodzaju obozach, albo nawet ci, którzy no, doświadczyli tego komunistycznego systemu, yy, chodzili na grup księdza w niedzielę to o tym opowiadał Jan Paweł II, w czasie któregoś tam skazań. Chodzili na na grób księdza, tam kładli stół i modlili się, tak jakby odprawiali mszę świętą, tylko to, co mogli powiedzieć, wypowiadali te święte słowa Eucharystii. a to była tęsknota za księdzem i straszną jest rzeczą, kiedy nie ma księdza, ale jedynym kapłanem w chrześcijaństwie jest Jezus Chrystus. Moje kapłaństwo prezbitera, kapłaństwo biskupa, o którym się mówi, że on tutaj w tym wymiarze hierarchicznym posiada pełnię kapłaństwa, ono jest zanurzone w tej ofierze, którą złożył Jezus Chrystus i w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Ja sam z siebie jestem nikim. Sam z siebie nic nie mogę. Ja dlatego, że Chrystus mnie wybrał, że Obdarował mnie łaską kapłaństwa, mogę wypowiadać Jego słowa. Mówi się o tym, że kapłaństwo to jest reprezentowanie Chrystusa. Kapłan, który celebruje Mszę Świętą, staje się Chrystusem. Alter Chrystus. I on, on wypowiada te święte słowa, jakby użyczając swojego głosu, swojego ciała Chrystusowi. Na tym polega. Msza święta, że nie jest to msza święta księdza i ksińskiego, księdza Y, tylko jest to msza Chrystusa. Ja bardzo na to zwracam uwagę, bo my czasami mamy taką estetyzującą tendencję, która polega na tym, a pójdę na tą fajną mszę, bo tam jest ten ksiądz taki, no wiecie, taki. Lubimy go, nie? I chodzimy na tę mszę, bo lubimy tego księdza, bo on jest fajny. To po ludzku jest zrozumiałe. Ale też, jeżeli chcemy rzeczywiście pogłębić nasze życie Eucharystią i rozumienie Eucharystii, to absolutnie nie możemy się na tym zatrzymać. Msza jest mszą Chrystusa. To jest ofiara, którą składa Chrystus tu i teraz, podczas danej celebracji. Czy ksiądz jest Pafnucy, czy Iksiński, czy jest ładny, czy brzydki, młody, stary, mądry, głupi, to jest wtórne. Owszem, gdyby. Reprezentował same najlepsze cechy, pewnie byłby atrakcyjniejszy, by przyciągał ludzi. Ale to Chrystus ma nas przyciągać. I to Chrystus ma nas nakarmić swoim słowem, i ma nas nakarmić swoim ciałem. Jezus Chrystus jest więc arcykapłanem Dnia Przebłagania. I to, co wydarzyło się na Krzyżu, to znaczy Jego śmierć, i taki absolutny dar z siebie, to wyznacza najgłębszy sens Eucharystii. My, proszę państwa, Eucharystię dostaliśmy od Chrystusa. To jest dar. To nie jest nagroda za dobre życie. To nie jest nasza praktyka pobożna. To jest dar. Dar zbawienia. I teraz. Kiedy wchodzimy w tę liturgię, zaczynamy tego doświadczać. I ta Eucharystia nas powoli przerabia, ona nas ma przemienić. Jezus stał się narzędziem przebłagania, stał się Hilasterionem. Dlaczego? Dlatego, że on wchłonął w siebie wszystkie nasze grzechy, całe nasze zło. I on to przemienił. Ciało Jezusa Chrystusa jest miejscem prawdziwego kultu. Jezus Chrystus, syn Boży, biorąc na siebie nasze grzechy, wypełnia wszystkie proroctwa. Ta jego ofiara jest absolutnie czysta i dlatego staje się skuteczna. Co tam się wydarza w tej ofierze? Jezus jest posłuszny ojcu do końca. Ojciec go posłał. Patrzcie, Syn Boży, zanurzony w komunii Trójcy Świętej, staje się człowiekiem i przyjmuje los stworzenia los i poznaje od najgorszej strony ten los od strony cierpienia, odrzucenia on ma takie poznanie boskie wszystkich naszych grzechów tej ciemności, w której tak tkwimy. I on to wszystko w tajemnicy. Krzyża, którą celebrujemy w każdej Mszy Świętej. Ołtarz to jest Krzyż, ten stół to jest Krzyż. My się bardziej przyzwyczailiśmy, że to jest stół, gdzie się karmimy. a to jest Krzyż. On, te dary, chleba i wina, ciało i krew, to, to, to ma być taka przemiana. To jest Krzyż. I to wszystko dzieje się podczas każdej. Mszy świętej. Być może warto też zwrócić uwagę na to, że to już jest taka naprawdę dygresja pośród dygresji, że w tym opisie ustanowienia Eucharystii u ewangelistów podczas ostatniej wieczerzy, dużo bardziej sens Eucharystii oddaje to, co Jezus zrobił. To znaczy to, że Ubrał się o winą prześcieradłem i umył uczniom nogi. To jest ofiara pojednania. On uczynił ich godnymi, dotknął ich brudu. To o to chodziło i stał się sługą. Sługą, który pokazuje, że nic go nie zatrzyma w kochaniu i w rozdaniu siebie. I to jest wielką szkołą Eucharystii zgodzić się na to, żeby Bóg mnie. Oczyszczał, żeby mnie przemieniał, żeby ta Eucharystia mnie wypalała i przemieniała, tak jak Duch Święty przemienia ten chleb w czasie każdej mszy świętej. Modlitwa Jom Kippur została zastąpiona ofiarą Jezusa Chrystusa, i nie potrzeba już żadnych zastępczych ofiar. Nastąpiła radykalna zmiana. Dawniej, żeby pojednać się z Bogiem, zabijano zwierzę. Teraz wchodzimy w kult, który ma już inną jakość, bo staje się kultem duchowym staje się kultem poprzez słowo. Tak? My uczestniczymy w kulcie, w składaniu ofiary w taki werbalny sposób, ale mówiąc słowo, oczywiście nie mam na myśli wyłącznie Takich słów, nie? tak jak teraz je wypowiadam, tylko mam na myśli to jedno jedyne słowo. I tutaj w teologii zawsze warto mieć tę wrażliwość, że tym jedynym słowem, tym najważniejszym słowem, proszę sobie przypomnieć prolog Jana, jest logos. Tak? Na początku było słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Tak? Jezus Chrystus. I to nie jest kategoria jakaś tam tylko semantyczna, którą możemy rozpatrywać na poziomie jakiś tam gramatyk i tak dalej, to jest kategoria ontologiczna. Słowo wcielone i ten kult, który my sprawujemy, mówiąc w słowie, przez słowo, to jest kult, który związany jest bardzo mocno z Jezusem Chrystusem słowem wcielonym. Nie wiem czy państwo kojarzycie taki fragment z listu do Rzymian, to jest rozdział 12 od 1 do 2. Ja pozwolę sobie go przeczytać, bo on nam pomoże zrozumieć to, o czym teraz mówię. Proszę was, bracia, to mówi Święty Paweł: "Przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu jako doskonały wyraz waszego kultu. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowe myślenia, aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe. Ten nowy kult to jest rozumna służba Boża. Logikę latreja to jest coś, czego uczy nas święty Paweł, ale co stało się możliwe dzięki tej ofierze Jezusa Chrystusa, którą my przez anamnezę uobecniamy. Czyli przez to takie wspominanie, każdorazowe celebrowanie tej Eucharystii, to jest uobecnienie tego żywego Słowa Jezusa Chrystusa. I jeżeli teraz mówimy o odnowieniu kultu, to znaczy. Mówimy o czymś takim, że ofiara teraz dokonuje się przez słowa, i to słowo zajmuje miejsce ofiary. Ludzka mowa staje się słowem wcielonym. To można odnaleźć w pierwszym kanonie, kiedy celebrans modli się i to jest w jednej z takiej epikles panie racz mocą Ducha Świętego, uczynić tę ofiarę doskonałą i miłą sobie. Tam jest dokładnie to sformułowanie w języku łacińskim, po polsku tak to trochę brzmi, ale to chodzi dokładnie o to logikę Latreja, żeby ta ofiara została uduchowiona, żeby poprzez słowo miała tę moc jednania z Panem Bogiem. Ten nowy kult, logikę Latreja, to jest kult konkretny i realistyczny, którym człowiek obdarzony rozumem sam staje się adoracją i uwielbieniem Boga Żywego. To jest kult, który zgadza się i harmonizuje z tym, co zrobił Pan Jezus. Ja na razie mówię takie trudne zdania, być może niezrozumiałe. Za chwilę pokażę ich konsekwencje, no nazwijmy to takie praktyczno-duchowe. To, co, co się wydarzyło dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego Krzyżowi, to znaczy, kult stał się relacją, i o to będzie chodziło. Że ja, uczestnicząc w Mszy Świętej, mogę powiedzieć w komunii, tak? ja wchodzę w relację, ja celebruję relację z Jezusem Chrystusem, ja wchodzę w Jego Krzyż i w Jego zmartwychwstanie. Na tym polega, treść i głębia mszy świętej nie na tym, że dzisiaj było ładnie, brzydko, że ksiądz coś fajnego powiedział, ale na tym, że ja wszedłem w samo serce chrześcijaństwa. Ja spotkałem Jezusa Chrystusa i doświadczyłem tej żywej i przemieniającej relacji z Bogiem. Ja przylgnąłem do Chrystusa. I tutaj mi się wydaje jest taka szalenie ważna sprawa. Dlaczego tak się dzieje? Od takiej antropologicznej strony, można by zadać sobie taki trud i takie pytanie: Jako ludzie potrzebujemy święta. No po, po całym szeregu dni, w których pracujemy ciężko, zdobywamy chleb, potrzebujemy takiego innego czasu, zwolnienia. Potrzebujemy. Takiego oderwania się od tej rutyny. To jest święto. No, dzisiaj to święto to polega na tym, chodzimy na spacer, Piotrkowska w jedną, w drugą stronę, po drodze lody. Jak ktoś ma dzieci, to te dzieci tam rozciągają tę wycieczkę na różne strony i do różnych, do różnych miejsc. Ktoś pojedzie pod miasto, powędruje trochę po lesie. Jakby to są elementy święta, takie ludzkie świętowanie. Jesteśmy ze sobą, w ciągu tygodnia to siebie obsługujemy nawzajem, a w czasie święta można się spotkać, popatrzeć na siebie, może czasami jednak porozmawiać trochę inaczej niż tylko a wziąłeś to, zrobiłeś to, a pamiętasz o tym, a idź tam i tak. Święto to jest taki moment właśnie, gdzie ta komunia, taka ludzka też, jakoś się staje bardziej możliwa. I w człowieku jest taka tęsknota za świętem. Oczywiście to może i przybierało w różnych kulturach różne formy, ale to, co wiąże się ze świętem chrześcijańskim, ma, ma niezwykły potencjał i niezwykłą głębię. Oczywiście myślę cały czas o Eucharystii. Dlatego, że to wszystko te pomysły na świętowanie ludzkie, to one mają takie. Powiedziałbym, niezbyt głębokie korzenie i pomysły na to, co zrobić z życiem. Bo gdzieś pod tym wszystkim czają się pytania znacznie ważniejsze. Rodzą się, zwłaszcza wtedy, gdy doświadczamy takich trudnych rzeczy w życiu, gdy doświadczamy cierpienia, gdy nie idzie po naszej myśli, gdy coś się rozpada, gdy nasze plany zostały pokrzyżowane. Gdy mijają lata, i, i to nasze życie jakoś tak nie nabiera rozpędu, i, i mamy wrażenie, że więdniemy, a nie kwitniemy. A swoją drogą no, to też wpisuje się w to myślenie. I te pytania też rodzą się, kiedy stajemy się coraz starsi. Ja nie miałem takich pytań, kiedy miałem kilkanaście lat, i jestem starszy, coraz częściej pytam, co to wszystko znaczy, dokąd to prowadzi, a co by było, gdybym umarł. Co jest dalej? Jakie w ogóle jest dalej? Czy, czy ten, ten punkt, którym jestem w kosmosie, będzie miał jeszcze jakiś ciąg dalszy? I takie pytania się rodzą. Tak? To są pytania o śmierć. Najważniejsze pytania. Bo, i, to, I to nie jest zabawa. Rozumiecie, to co ja opowiadałem tutaj we wstępie o tych kontekstach, oczekujemy rozrywki czasami od liturgii, żeby nas zabawiła. Tak? Żeby nas zabawił ksiądz. Nie? A tutaj okazuje się, że liturgia ma nas nie zabawić, ale zbawić. Ma dać odpowiedzi na najważniejsze pytania. Między innymi na pytanie o śmierć. Jeżeli celebrujemy mszę świętą, to celebrujemy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ale o zmartwychwstaniu po przerwie.